A teraz zapraszam Ksawerego do zwiastowania. Dziękuję. Lepiej dla wszystkich, żebym miał te materiały, bo dzisiejszy fragment, czyli drugi rozdział Dziejów Apostolskich od 1 do 13, jest tak napakowany treścią, że jak nie będę miał materiałów, to będę mówił półtorej godziny, a myślę, że wszyscy woleliby tego uniknąć. Być może też bardziej będzie poukładane moje rozważanie, jeśli będę szedł według tych materiałów. W zasadzie jedna z pieśni już podsumowała całe to kazanie, więc mógłbym skończyć, ale ta pieśń to nie była ostatnia pieśń, więc jednak przejdę przez wszystko. Ten fragment, czyli pierwsze 13 rozdziałów drugiego rozdziału, pierwsze 13 wersów drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich, często określa się mianem opisu powstania Kościoła i ja podobnie zatytułowałem dzisiejsze rozważanie, ale ze znakiem zapytania, czyli początek Kościoła, znak zapytania, o co w tym chodzi? Drugi znak zapytania. Muszę się z wami tym podzielić, ponieważ ci, którzy mnie znają, wiedzą, że raczej jestem typem chodzącym niż stojącym i to, że mam ten mikrofon, jest dla mnie po prostu genialne. Nie zdziwcie się, jak będę tu chodził na boki, postaram się nie wyjść z kaplicy. Zawsze ten mikrofon tutaj mnie tak trzyma. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. W każdym razie, wracając do naszego fragmentu, który będziemy dzisiaj czytać i rozważać, ten krótki fragment jest wręcz napakowany fascynującą narracją i naszpikowany symboliką, żydowską oczywiście, która jeszcze zwiększa rozumienie tego momentu w historii Kościoła. I jednym zdaniem mówiąc, dlaczego, bo tak może wybiegnę trochę do przodu, dlaczego myślę, że to jest opisany moment powstania, początku Kościoła, Kościoła w znaczeniu nowotestamentowym, warto podkreślić, że to pierwszy moment, kiedy w Bożym ludzie, rozumianym szeroko, nie tylko przejawia się Duch Święty od czasu do czasu, jak to miało miejsce wielokrotnie w dziejach narodu wybranego, ale pierwszy moment, kiedy w Bożych ludziach zamieszkuje Duch Święty. Nie tylko przejawia się, pojawia się i odchodzi, czy pozostawia ludzi, ale pojawia się i zostaje. Najpierw wśród Żydów, a zaraz później wśród pogan. I zauważmy, że cały rozdział drugi to jest historia z narastającym napięciem. Najpierw mamy fragment ten dzisiejszy, czyli zesłanie Ducha Świętego, potem kazanie Piotra, druzgocące dla niektórych, potem nawrócenie 3000 ludzi i start nowotestamentowego Kościoła, tak jak rozumiemy go dzisiaj, a w zasadzie jak powinniśmy go rozumieć. I Alfred Hitchcock, dla tych, którzy młodszych, to taki reżyser bardzo znany filmów grozy, na przykład Ptaki, to on mówił, że dobry film akcji zaczyna się od trzęsienia ziemi, a potem napięcie wzrasta. I tak jest dokładnie w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich. Przeczytajmy to i dostrzeżmy to, chociaż oczywiście ta narracja hitchcockowska będzie się rozkładać na kilka kazań, na kilka lub nawet więcej niż kilka tygodni. Przeczytajmy zatem rozdział drugi Dzieje Apostolskie od 1 do 13. Ja będę czytał tradycyjnie dla mnie z tłumaczenia Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Wy podążajcie za tekstem, który macie lub który pojawi się na ekranie, jeśli jesteście z nami online. Mam nadzieję, że nikt nie jest jednocześnie online i tutaj. Gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem zgromadzeni w jednym miejscu. Nagle od strony nieba dał się słyszeć szum. Był jak uderzenie potężnego wiatru. Wypełnił cały dom, w którym się zebrali. Wówczas zobaczyli jakby języki ognia. Rozdzieliły się one i spoczęły na każdym z nich. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami stosownie do tego, jak im to Duch umożliwiał. W Jerozolimie natomiast byli obecni religijni Żydzi, którzy przybyli z ziem zamieszkanych przez wszystkie narody pod niebem. Odgłos uderzenia wiatru przyciągnął cały tłum takich pielgrzymów. Każdy, kto przybył, był zdziwiony, że słyszy ich mówiących w jego własnym języku. Czy ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Pytali zaskoczeni i zdumieni. Więc jak to się dzieje, że każdy z nas słyszy swój własny dialekt, w którym się urodził? My, Partowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu,
Azji, Frygii, Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą koło Cyreny, przybysze z Rzymu, zarówno Żydzi, jak i prozelici, Kreteńczycy oraz Arabowie. Słyszymy ich, jak w naszych językach mówią o wielkich dziełach Boga. Wszyscy zatem zaskoczeni i oniemiali mówili jeden do drugiego, co to wszystko znaczy? Ale byli i tacy, którzy drwili. Ci ludzie upili się młodym winem. I gdyby nie to, że mam tutaj przedstawić rozważania na ten temat, bym powiedzieć, no właśnie, no tak właśnie było i tam wszystko z tego wynika. Ale warto zawsze zadać sobie kilka pytań. Co z tego wynika? Przejdźmy zatem powoli przez tę historię i przyjrzyjmy się jej zadając trzy pytania. To moje ulubione pytania. Co tam widzimy? No i co z tego? Co z tego wynika, z tego, co tam widzimy? No i co teraz? To są trzy różne podejścia, będę wyjaśniał je w miarę, jak będziemy przechodzić przez to rozważanie. Pytanie co? To jest pytanie związane z obserwacją. Bierzemy sobie jakieś wydarzenie i dopytujemy siebie, co tam widać, co się dzieje, kto się pojawił, co w zasadzie miało miejsce. I to jest właśnie ta historia opowiedziana przez Łukasza. Czytamy sobie, ona jest prosta, ona nie jest niezrozumiała. Oczywiście ma mnóstwo treści, której warto się przyjrzeć, ale to jest właśnie co? Pytanie, co z tego dotyczy znaczenia tych wydarzeń? Odpowiedź pokaże nam, co ważnego się wydarzyło, nie tylko, że coś się wydarzyło, ale co ważnego się wydarzyło i dlaczego jest to ważne. Czyli co ważnego dla nich, dla tych ludzi w pierwszym wieku, wydarzyło się wtedy i co ten czytelnik w pierwszym wieku mógł odczytać. Tam najwięcej pojawi się właśnie ówczesnej perspektywy żydowskiej, która dla nas może być trochę dziwna, niezrozumiała, dla niektórych z nas przynajmniej, i warto wtedy wejść w to i spojrzeć na to jakby żydowskimi oczami, oczami tych ludzi zgromadzonych w sali i tych, którzy przyszli i słyszeli uczniów Jezusa mówiących w różnych językach. I na końcu pytanie, co teraz, odnosi się ono do nas, dzisiaj, w XXI wieku. Bo jeśli te wydarzenia były tak ważne, jeśli to jest moment powstania Kościoła, to one muszą coś dla nas znaczyć. Warto sobie zadać pytanie, co? I ja lubię myśleć właśnie w ten sposób o wszystkim, co jest do zrobienia. Absolutnie, czy to jest czyszczenie jakiegoś części domu, czy to jest, co będziemy robić przez najbliższe lata, czy co będę robił w tym tygodniu albo na obozie. Lubię sobie właśnie zadać te pytania, co? Co z tego? Czyli jak to rozwiązać? I co teraz? Czym mam się zająć? Po angielsku to jest what, so what, and so what now. Bardzo lubię sobie to po angielsku mówić, bo to jest takie bardziej zaczepne, takie bezczelne, ale no ja jestem takim typem człowieka, że lubię takie proste pytania, niekoniecznie proste odpowiedzi. Przejdźmy zatem do pytania co? Co się stało tego dnia? Przejdziemy sobie przez tekst. W wersie pierwszym widzimy, to się rozegrało podczas, całe to wydarzenie rozegrało się podczas święta żniw. Inaczej pięćdziesiątnicy, jeszcze inaczej święta tygodni. To jest jedno z trzech najważniejszych świąt dla Żydów. Byli wszyscy oni, ci ludzie, czyli około 120 uczniów Jezusa. Oni, czyli ci, których wcześniej Łukasz opisał. On nie opisuje ich tutaj ponownie, ponieważ wszyscy zostali już opisani w pierwszym rozdziale. Byli w jednym miejscu. Przypuszczamy więc, że to było po pierwsze podobne grono jak w pierwszym rozdziale i być może podobne miejsce. Niektórzy bibliści twierdzą, że to była świątynia, inni absolutnie się z nimi nie zgadzając, mówiąc, że to był wieczernik. Jeszcze inni mówią, no to było w jakimś miejscu, gdzie wszyscy się mieścili. Pamiętajmy, to co mówił pastor Mateusz dwa tygodnie temu, to było ponad 100 ludzi. No czyli tak ciąć pół kaplicy przynajmniej, takie miejsce. Dalej zebrani usłyszeli, teraz przejdziemy przez te wydarzenia, później będziemy się jeszcze zastanawiać, co to może znaczyć. Zebrani usłyszeli potężny szum i uwaga, jakby uderzenie wiatru. To jakby jest tu ważne. Jest to ciekawy opis, bo wiatr w Biblii na przestrzeni wieków i na przestrzeni ksiąg często symbolizował Ducha Bożego, Ducha Świętego. Mamy taki opis na przykład w bardzo znanym fragmencie z Księgi Ezechiela z 37 rozdziału, to są wersety 9 i 10 akurat dokładnie, tam gdzie jest Dolina Uschłych Kości, gdy jest o tym, żeby modlić się, żeby prorok modlił się i Bóg te kości ożywi i on to zrobił. Dokładnie to samo sformułowanie mamy w słowach Jezusa w Ewangelii Jana w rozdziale 3 w wersecie 8. Tam bardzo znane, że wiatr wieje dokąd chce, czyli pneuma, duch,
przemieszcza się tak, jak sobie życzy, czy robi to, co chce. I pamiętajmy to, jakby uderzenie wiatru, bo kolejny werset to kolejny szczegół tego opisu i pojawienie się jakby języków ognia. Dlaczego to mówię? To jakby, w oryginale to nie jest to samo słowo, ale ma dokładnie takie samo znaczenie. Tu nie będę czytał sobie po grecku, tam są różne dwa słowa, ale dokładnie identyczne znaczenie, czyli jakby, nie dokładnie szum wiatru, nie dokładnie języki ognia. Dlaczego to ważne? Bo ten jakby wiatr i jakby ogień to nie jest zwykły wiatr i to nie jest zwykły ogień. I o ile wiatr często symbolizował Ducha Bożego, o tyle ogień symbolizował Bożą obecność. Pamiętajmy, jak Żydzi, kiedy szli przez pustynię, prowadził ich, no wcale nie jakby, wielki słup ognia. I przede wszystkim cała przygoda narodu wybranego z Bogiem rozpoczęła się od jakby ognia palącego się krzaka, który się nie spalał. Idziemy dalej przez wydarzenia. To jest cały czas ten poziom co się dzieje, obserwacja. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, pisze Łukasz, i zaczęli mówić innymi językami. I dochodzimy tutaj chyba do pierwszej kontrowersji, na której wielu chrześcijan kruszy kopie, jakby to były wybory, do tego, co mówił Paweł. Dochodzimy do kwestii napełnienia Duchem i mówienia językami. I można by oczywiście o tym mnóstwo mówić, ale tak jak wam mówiłem, postaram się nie mówić półtorej godziny, postaram się być krócej, mówić. I w Kościele często słyszymy o chrzcie w Duchu Świętym i o napełnieniu w Duchu Świętym i jest to często mylone. Wyrażenie chrzest w Duchu Świętym użyte jest w kilku miejscach, ale na przykład w pierwszym liście do Koryntian 12:13, czyli 12 rozdział, 13 werset, bo w jednym duchu zostaliśmy zanurzeni albo ochrzczeni w jedno ciało. I my dzisiaj po 2000 lat czasem tam widzimy tam różne swoje treści, zapominamy, że warto byłoby zobaczyć, co tam jest napisane i być może przyjąć to nieco prościej. I to wydaje się, ten werset, zostaliśmy w jednym duchu zanurzeni w jedno ciało, w ciało Chrystusa. Ten fragment w 13 wersecie, w 12 rozdziale opowiada o Kościele. Kojarzycie na pewno, że Kościół jest jak ciało, ma wiele członków, ale to jedno ciało. I w to jedno ciało zostaliśmy zanurzeni w jednym duchu, czyli wydaje się to dotyczyć włączenia do Kościoła, w społeczność zbawionych. A włączenie do Kościoła w znaczeniu nowotestamentowym to nie są fajerwerki. Włączenie do Kościoła to jest moja własna, paskudna decyzja. Boże, jestem grzesznikiem, ratuj, bo ja nie mogę. To jest nawrócenie. Więc włączenie do Kościoła to jest ten jednorazowy moment, kiedy wierzący prosi Boga o ratunek, a Bóg nie jest złośliwy i ratuje go, bo tak zaplanował i nie czeka latami, tylko gdy widzi naprawdę skruszoną duszę. Serce, to odpowiada i tworzy nowego człowieka. I to jest chrzest w Duchu Świętym. Rozumiany najprościej. Różne kościoły to opowiadają o tym, a to jest najprostsze możliwe chyba zrozumienie. Człowiek jest skruszony, złamany, świadomy swojej nicości i grzeszności wobec Boga, woła do Niego ratuj i On go ratuje. Tworzy nowego człowieka. Czymś innym za to zdaje się być napełnienie Duchem Świętym. I o tym kilka razy pisze również apostoł Paweł. Jeden z fragmentów, którym możemy bardzo łatwo to dostrzec, to jest 5 rozdział listu do Efezjan, 18 werset. I to napełnianie się Duchem Świętym to już jest coś więcej, to jest nie więcej, to jest coś innego. Pierwsze to jest zbawienie. Zostaliśmy zapieczętowani Duchem Świętym. Duch Święty, Bóg, Duch Święty w nas zamieszkuje. A teraz mamy, apostoł Paweł wzywa na przykład w listu do Efezjan do pewnych wysiłków. Napełniajcie się Duchem Świętym, przemieniajcie swój umysł wy. Nie, że Bóg przyjdzie i was przemieni, oczywiście to jest jego praca, ale Paweł wzywa nas do wysiłku pewnego. Co więcej, jak już dajemy się napełniać, to wyposaża nas to do służby i porządkuje wszystkie sfery życia, które poddajemy Jezusowi. Bo możemy być wierzący od lat, ale z uporem maniaka nie poddawać na przykład sfery finansowej, czy sfery seksualnej, czy jakiejkolwiek innej. Możemy nie poddawać pod panowanie Ducha Świętego. No i tak jak mówimy, Bóg jest dżentelmenem i On na wiele pozwala nam. Druga kontrowersja to mówienie językami.
I znów zachęcam do tego, żeby spojrzeć prosto. Istnieją przynajmniej trzy możliwe wytłumaczenia tego, co zaszło wtedy w tym miejscu, gdzie wszyscy byli zgromadzeni. Cały czas pozostajemy na poziomie co? Na poziomie obserwacji. Co się dzieje? Zerknijmy sobie na te trzy możliwości i zdecydujmy, co do nas bardziej przemawia. Jest to fragment od 5 do 11 wersetu. Nie będę go już czytał, już czytaliśmy. Jeśli macie przed sobą Biblię, to możecie podążać. W tych wersetach mówi się, że byli wtedy zgromadzeni na święto tygodni rozmaici Żydzi. Zwróćcie uwagę, to są religijni Żydzi, wyznawcy Pana, Boga, świętujący pięćdziesiątnicę, czyli święto tygodni. Oni nie wiedzieli, co się zdarzy. Przyjechali po prostu na jedno z największych świąt żydowskich, które zostało nakazane w księdze kapłańskiej i w księdze powtórzonego prawa i każdy, kto mógł, miał się zjawić na to święto do Jerozolimy, niosąc odpowiednie ofiary, opisane właśnie w tamtej księdze. Byli też prozelici, czyli nawróceni na judaizm poganie. I czytamy tam cały zestaw, skąd oni pochodzili z różnych krain. I czytamy również, że owi pielgrzymi, i to jest ważne, dziwili się, mówiąc, słyszymy ich, czyli tych wyznawców Jezusa, uczniów, jak w naszych językach, w naszych ludzkich, mówią o wielkich dziełach Boga. I chcę zwrócić uwagę właśnie na te słowa w naszych językach, czyli w konkretnych ludzkich językach ówczesnego świata, które rozumieli pochodzący z różnych krajów pielgrzymi. I nie chcę teraz wchodzić we współczesne rozumienie tak zwanego daru języków, ale chcę zatrzymać się na trzech prostych, możliwych interpretacjach tego wydarzenia sprzed 2000 lat. I cały czas powtarzam, jesteśmy na pierwszej warstwie. Co? Żebyśmy nie wbijali sobie do głowy, że jak jesteśmy tacy bardzo, bardzo uduchowieni i bardzo głęboko w tekście. Na razie pływamy po powierzchni, chociaż to ważna powierzchnia i ważne rzeczy możemy tam zobaczyć. Niektórzy bibliści, na przykład tutaj jeden z moich ulubionych, William Barclay, którego szanuję i podziwiam, twierdzą, że nie musiały wtedy wystąpić żadne nadnaturalne zjawiska i uchylę rąbka tajemnicy i ja pozwalam sobie się z nim nie zgodzić, ale przytoczę słowa bardziej utytułowanych ludzi niż moje na to stanowisko. Natomiast William Barclay twierdził, że właściwie, całkiem słusznie twierdził, że właściwie większość Żydów mówiła po aramejsku. Może z wyjątkiem tych, którzy urodzili się już gdzieś tam poza terenami Izraela, wiadomo, wtedy Izraela nie było, ale poza terenami żydowskimi, nazwijmy, no i nie umieli już mówić po aramejsku. Tacy również byli. Natomiast większość z nich umiała mówić po aramejsku, a spora część, szczególnie tych podróżujących, czyli właśnie tych, którzy podróżowali do Jerozolimy na święto, spora większość z nich mówiła koine dialektos, czyli taki międzynarodowy grecki, taki ówczesny odpowiednik business English albo simple English, zależy jak to, w każdym razie wspólna, prosta greka. To nie była piękna, klasyczna greka, tylko to był taki uproszczony język grecki, którym posługiwało się pół świata, bądź w zasadzie z punktu widzenia cesarstwa, cały ówczesny, znany, cywilizowany świat. Chińczycy pewnie by się obrazili. W każdym razie większość tych ludzi znała albo aramejski, albo koine dialektos. I wystarczyłoby więc, żeby apostołowie wyszli z tego swojego pomieszczenia i mówili po aramejsku albo w koine i w zasadzie wszyscy zgromadzeni powinni ich zrozumieć, to ich przesłanie. I tutaj jednak, tak jak powiedziałem, pozwolę sobie wątpić w to wytłumaczenie, pomimo całej ogromnej wiedzy, którą w swoich książkach prezentuje William Barclay i które, wiecie, z wielkim takim zacięciem czytam, to jednak podpada mi taka jedna wątpliwość. W wersetach 7 i 11 mamy sformułowanie tak, najpierw w 7, pytali zaskoczeni i zdumieni, i dalej słyszymy ich, jak w naszych językach mówią o wielkich dziełach Boga. No więc skoro wystarczy mówić po aramejsku albo w koine, to nie byłoby chyba to aż zaskakujące, że Galilejczycy mówią po aramejsku, bo mówili, i że pewnie wśród 100 Galilejczyków, ponad 100 Galilejczyków, znalazł się ktoś, kto mówi w koine. No to wychwalali Boga w tych językach, to nic takiego zaskakującego by w tym nie było. A jednak ewangelista Łukasz pisze, oni byli zdumieni, zaskoczeni, że słyszą w swoich językach. Spójrzmy na wytłumaczenie numer 2. Inne spojrzenie na ten konkretny moment w historii. Powtarzam, na tamto
tamten dzień, nie dzisiejsze wyobrażenia, co to oznacza mówienie językami, tylko na razie patrzymy sobie na tamten dzień. Uczniowie napełnieni Duchem Świętym mówią innymi językami i że jest to odwołanie do fragmentu z listu do Koryntian, z pierwszego listu do Koryntian, 14 rozdziału, gdzie Paweł mówi o tym, że lepiej jest mówić, że dobrze jest mówić językami, ale lepiej jest mówić w sposób zrozumiały. Czyli gdyby to było tamta możliwość Pawłowa, nazwijmy, no to uczniowie wyszli z tamtego swojego pomieszczenia, mówili w różnych niezrozumiałych językach i przynajmniej część z nich byłaby niezrozumiana. No więc albo więc nie miało to miejsca i mówili w sposób zrozumiały, albo Łukasz po prostu pominął to. No to jest znowu takie albo-albo. Trzecia chyba najprostsza możliwość, którą ja podzielam, choć dodam, że wybitni bibliści również ją podzielają, tacy jak MacArthur, Marshall czy Johnson, to nie tylko, że ja sobie wymyśliłem to. Oni podają wyjaśnienie bardzo proste i bardzo bliskie tekstowi. Pamiętajcie, to nie jest tekst o tym, że przybyli ułani pod okienko i wszystko, co się dalej dzieje, to jest prosta sprawa i wszystko można wyjaśnić, tylko jakby wielki szum z nieba się, jak grzmot rozległ, to jest w ogóle odniesienie dla Żydów bardzo czytelne do objawienia się Boga na przykład na górze Synaj i jakieś jakby języki ognia pojawiają się, rozdzielają się i znowu dla Żydów, a Bóg się objawiał przecież, Bóg się objawił w postaci płonącego krzaku i Bóg się objawił w postaci słupu ognia. Czyli dla nich znowu coś nadzwyczajnego się dzieje i o tym mówi ten tekst. No to czy nie prościej byłoby przyjąć, że po prostu było tak, jak napisał Łukasz? Czyli Galilejczycy, uczniowie Jezusa, mówili o wielkich dziełach Boga w językach różnych narodów, a więc nie tylko w koine, nie tylko po aramejsku. I to właśnie dziwiło przybyszy spoza Jerozolimy. Wytłumaczenie najbliższe tekstowi i najprostsze, chociaż oczywiście zakładające, że właśnie zdarzył się cud. Natomiast Bóg jest Bogiem cudów. Słowem, Duch Święty wyposażył ich do bycia świadkami w taki sposób, który był zrozumiały dla otoczenia. Dlaczego to jest jeszcze spójne? Ponieważ w rozdział wcześniej Jezus mówi im w 8 rozdziale, w 8 wersecie, czekajcie, wracajcie do Jerozolimy i czekajcie, aż stąpi na was moc z wysokości. No to oni co zrobili? No to oni poszli i czekali. I stąpiła na nich moc z wysokości. I byli świadkami najpierw w Jerozolimie. I o tym jest ten fragment i ten w ogóle rozdział. W ten sposób dochodzimy do ostatnich dwóch wersów i do pytania, no i co z tego? Uwielbiam ten moment, bo to jest już takie pytanie, dlaczego? Dlaczego to zostało tak napisane? Dlaczego Łukasz użył takiego sformułowania, a nie innego? Oczywiście jego tu z nami nie ma, ale możemy się dalej zastanawiać. Werset 12 jest okazją właśnie do zakończenia tej obserwacji, tego co, i przejścia do wyciągania wniosków w odniesieniu do opisywanej sytuacji. Odniesienie do nas, czyli to pytanie, co teraz, to będziemy szukać za chwilę. 12 werset. Wszyscy zatem, zaskoczeni i oniemiali, mówili jeden do drugiego, co to wszystko znaczy. Dosłownie, w tym przekładzie interlinearnym, czym chce to być? To taka, nie po polsku, bo to z greckiego wprost. To dobitnie podkreśla, że oni rozumieli słowa uczniów, i zastanawiali się, co to dla nich znaczy. No to zadajmy sobie jeszcze jedno pytanie. Dlaczego? Dlaczego autor dziejów, ewangelista Łukasz, człowiek wykształcony, pisze o tej sytuacji właśnie w taki sposób? I to jest fajne pytanie, zauważcie, bo jeśli przyjmiemy, że pisałby o tym, bądź dyktował to jakiś prosty rybak z Galilei, to można powiedzieć, no cokolwiek by zobaczył, to by się zdziwił i zachwycił. No ale możemy przypuszczać, że ponieważ pisał to ewangelista Łukasz na podstawie różnych świadectw, to być może nie tak łatwo byłoby go zaskoczyć i zadziwić. Ale tu się dzieje coś, co jest zadziwiające. Z jednej strony tutaj mamy sytuację, w której cała ta relacja jest dynamiczna, zaskakująca, entuzjastyczna, jest zamieszanie. W dalszej części drugiego rozdziału jeszcze będzie się więcej działo, pamiętajcie, jak u Hitchcocka. I Łukasz, wykształcony człowiek, pisze to w taki sposób, że tam się dzieje. Dzieje się, a potem się jeszcze więcej dzieje i jeszcze, i 3000 ludzi się nawraca. I oni tam potem sprzedają te wszystkie swoje rzeczy i żyją razem i w ogóle. Tak to wygląda. No to z jednej strony jest tutaj ładunek taki
No żart, że emocjonalny, ale symboliczny dla Żydów, to co mówiliśmy. Święto tygodni przynosi pierwszy efekt działania ducha. I co ciekawe, gdy najpierw było święto Paschy, czyli to, kiedy Jezus został zabity i zmartwychwstał po. I na to święto Paschy przynosiło się pierwsze plony, pierwociny, w ogóle pierwsze coś, co się zaczynało zbierać, a 50 dni później, zgodnie z Księgą Kapłańską i z Księgą Powtórzonego Prawa, jest kolejne święto, święto tygodni i przychodzi się z chlebami upieczonymi już na zakwasie, czyli z takimi normalnymi chlebami, które są pierwszym efektem tych dopiero co skończonych żniw. I tak samo tutaj, czyli dla Żydów to jest dość symboliczne. Raz, że tak, Jezus został złożony jako baranek podczas Paschy, tak jak się składa baranka podczas Paschy, a teraz pierwszy obiecał, że przyjdzie duch, przychodzi ten duch i pierwsze plony zbiera wtedy, kiedy się pierwsze plony pojawiają na święcie. Nowotestamentowy Kościół to jest pierwsze jego wystąpienie i pierwsze jasne i mocne oddzielenie Kościoła od synagogi. O tym powiem trochę więcej, ale jak ktoś mi nie wierzy, niech sprawdzi sam w wersetach 22, 23, 36, 38 i 41. Dla tych, którzy nie nadążą teraz sprawdzić, powiem tylko, że tam jest jasne oddzielenie, że coś miało jakiś porządek, a teraz jest inny porządek. Teraz nawróćcie się, a teraz wy ukrzyżowaliście, wy inni Żydzi, to wy ukrzyżowaliście Pana Jezusa Chrystusa, Mesjasza i wy musicie się nawrócić. No to nie jest ten sam porządek synagogi, że wypełniamy to, co jest do wypełnienia, jest święto, kolejne święto, wszystko idzie w dobrą stronę. Nie, wy zabiliście Syna Bożego. To nie jest zachęcający przekaz, to jest oddzielenie, pewne oddzielenie Kościoła. Inny wątek, ale to już nie chciałbym tego specjalnie rozwijać. Zauważcie, dla Żydów też to mogłoby coś tam dawać do myślenia, gdy ich przodkowie, daleko jeszcze zanim Żydzi pojawili się na świecie, w znaczeniu zanim Hebrajczycy zostali wyodrębnieni jako naród, podczas jednego z buntów ludzkich w mieście Babel pomieszane zostały im języki, tak że nie mogli się porozumieć. Tutaj jest jakby efekt znowu Bożego działania, odwrócenia tego efektu wieży Babel. Nagle wśród ludzi, którzy normalnie nie mogą się porozumieć w swoich ojczystych językach, pojawia się efekt działania Boga, Ducha Świętego i uczniowie, Galilejczycy wychodzą i mówią w każdym języku, chwalą Boga, tak że oni mogą się porozumieć. To taki smaczek, który dla Żydów mógł być kolejnym takim mocnym punktem tego przekazu. Dla nas może nie aż tak bardzo. Z drugiej strony, to był ten efekt symboliczny jedna, z drugiej strony praktyczny wymiar tego wydarzenia. Ten chyba dla mnie, mnie najbardziej przekonuje, choćby dlatego, że nie jestem Żydem. Obserwatorzy pytają, tamci obserwatorzy, ci ludzie, którzy tam się zgromadzili, pytają o sens tego cudu, a prości Galilejczycy przemawiają do nich w różnych językach, w ich językach, dokładnie w tych, które są potrzebne. No i odpowiedzią na te ich pytania, co tu się dzieje, bo to oni pytają, ale co tu się dzieje? Odpowiedzią będzie dopiero oczywiście kazanie Piotra, którym będzie w kolejnych tygodniach, na kolejnych kazaniach, ale już teraz widzimy praktyczny wymiar. Mała wspólnota uczniów przemówiła w sposób zrozumiały dla wielu. Oni siedzieli przez kilka tygodni można powiedzieć raczej, że nie szli w oczy, nie pokazywali się specjalnie, oni mieli czekać, aż zostaną wyposażeni, no to czekali, aż zostaną wyposażeni. I kiedy zostali wyposażeni, to już nie czekali. Oni wyszli i mówili tak, że ci ludzie ich rozumieli. I to jest dla mnie praktyczny wymiar. Zaraz do tego dojdziemy, pójdziemy jeszcze dalej, ale nie wszyscy to rozumieją z tamtych ludzi. Czytamy o tym w wersecie 14 albo 13. Ale byli i tacy, którzy drwili i mówili, ci ludzie upili się młodym winem. No to, że część ludzi nie rozumie Bożego przesłania, to jest aktualne i do dzisiaj. Ja do 30 roku życia również nie rozumiałem, a to, że zrozumiałem, to jest Boża łaska. I odpowiedzią na ostatnie pytanie, znaczy na to pytanie, co z tego, na to drugie pytanie, było dla ówczesnych uczestników tego wydarzenia i czytelników Dziejów Apostolskich, czytelników tej księgi, którą napisał Łukasz, to było proste zdanie. Zatrzymajcie się i posłuchajcie. Treść tego przesłania to jest, tak jak mówiłem, kazanie Piotra, które będzie na następnych naszych rozważaniach, ale w tym momencie
informacja, która idzie od Łukasza do jego czytelników, to jest stop. Zatrzymajcie się i posłuchajcie. No to czas na współczesną interpretację, czyli odpowiedź na pytanie, co teraz? Ale zanim, to warto odpowiedzieć na to pytanie, czy to był początek Kościoła. O co w tym chodzi? Jeden z moich znajomych napisał do mnie, że ciekawi go, jakiego argumentu użyje, by stwierdzić, że zesłanie Ducha Świętego to początek Kościoła. Powiem więc wprost, bo ja lubię prosto, używam jeden argument. Pewnie jest ich więcej. Wspólnota uczniów Jezusa przed dniem zesłania Ducha Świętego bywała prowadzona przez Ducha. Czytaliśmy o tym w Ewangeliach, czytaliśmy o tym w poprzednich odcinkach, kiedy to, dokładnie w poprzednim nawet, kiedy to apostołowie wybrali Macieja jako dwunastego. I czytamy, że modlili się i rzucili losy. To był normalny sposób, którym Boży ludzie pytali Boga czasem o to, jaka jest Boża wola. Więc oni bywali prowadzeni przez Ducha i podobnie synagoga bywała prowadzona przez Ducha. Synagoga, czyli wybrany Boży naród żydowski, Hebrajczycy. Tymczasem w dniu Pięćdziesiątnicy nastąpiła zmiana. Sam Bóg, Duch Święty, zamieszkał na stałe w swoich ludziach. To jest ta różnica. Efekt było widać od razu. I czytamy o nim dalej w rozdziale drugim. Odważne wystąpienie Piotra, rozwój służby Kościoła nawet wbrew prześladowaniom. I czytamy o tym w całych w zasadzie dziejach apostolskich. Czyli była sobie jakaś wystraszona grupa ludzi, siedzieli na miejscu, Duch Święty w nich zamieszkał i już nie siedzą na miejscu. Ścigają ich, prześladują, a oni i tak głoszą Chrystusa, są mu świadkami. W Jerozolimie, Judei, Samarii i aż na krańce ziemi. Tak, jak to zapowiedział Jezus. Kościół, i teraz zastanówmy się, bo mamy po prostu, szczególnie w Polsce, no myślę, że w każdym kraju, mamy jakieś nagromadzenie pojęć związanych z Kościołem. Kościół z biblijnego punktu widzenia to zgromadzenie ludzi zbawionych przez Jezusa, w których zamieszkuje Bóg, Duch Święty. I to jest zgromadzenie grzeszników usilnie psujących różne aspekty swojego życia, ale mniej lub bardziej poddających się Bożemu prowadzeniu. I nie chodzi tu o jakiekolwiek organizacje, tylko o znaczenie słowa eklezja, czyli zgromadzenie, które się tłumaczy jako Kościół, zgromadzenie wywołanych, świętych, świętych nie przez to, że ja jestem fajny, tylko świętych, bo święty Bóg oddziela mnie dla swoich celów z łaski, dla Jego chwały. To jest Kościół. I dlatego, ponieważ widzę, że Kościół to jest zgromadzenie ludzi, w których zamieszkuje Duch Święty, to wcześniej Duch Święty bywał gościem, a teraz zamieszkał w każdym, to jest nawrócony. Dlatego myślę, że jest to początek Kościoła, dokładnie ten dzień, który możemy świętować jako narodziny Kościoła Bożego, narodziny Kościoła Jezusa Chrystusa. Idziemy dalej. Zbliżamy się nieuchronnie ku końcowi. Myślę, że dla wszystkich jest to dobra informacja. Bardzo lubię zdanie, że Biblia to jest taka książka, gdzie łączy się informacja i transformacja. I to, co czytamy o przebiegu zdarzeń podczas tamtego święta tygodni, 2000 lat temu, to jest właśnie informacja. Co więcej, wszystkie wyjaśnienia historyczne, odniesienia do żydowskiej kultury, odniesienia do judaizmu, wszystkie te rzeczy, które nam wyjaśniają, co tam się zadziało, to jest informacja. Tyle, że informacja jeszcze nie słyszałem, żeby kogokolwiek zbawiła. Biblia też tak twierdzi, że to nie informacja zbawia. Słowo Boże jest żywe i skuteczne, a jego celem nie jest pakowanie wiedzy, choć wiedza jest dobra, nie wbijamy sobie do głów tylko informacji, bo celem Bożego Słowa jest przemiana ludzi, a więc transformacja, a nie informacja, jest celem tego, że w ogóle mamy tą Biblię. I taką transformacją dla oryginalnego odbiorcy zawsze warto sobie zadać to pytanie, co tamci ludzie, do których pisał Łukasz, co oni z tego wyciągali, bo to on do nich pisał, on jeszcze nie wiedział, że pisze Biblię, on pisał po prostu dla Teofila, pisał dzieje wysłanników, dokonania wysłanników, tak to się tłumaczy z greki, on pisał dzieje apostolskie, żeby coś przekazać. No to co chciał przekazać Łukasz do oryginalnego swojego odbiorcy w pierwszym wieku i ten fragment, te 13 wersetów, to na pewno byłoby, znaczy na pewno, tak myślę, zatrzymanie się i zadanie pytania,
co oznaczają te wydarzenia dla mnie w pierwszym wieku. Ja jestem sobie Ksawery, Żyd w pierwszym wieku w Jerozolimie i widzę te wszystkie rzeczy opisane. Co to dla mnie znaczy w ogóle? Według mnie, tamtego mnie sprzed 2000 lat. Podobnie jest dzisiaj. To co to wszystko znaczy? Dzisiaj mamy już całą Biblię, a więc księgę, w której mamy wszystko, co potrzebujemy do życia i pobożności. Oczywiście nie ma tam przepisu, jak naprawić samochód, ale już jak zarabiać pieniądze we właściwy sposób, owszem. Jak prowadzić swoje życie we właściwy sposób, owszem. Wszystko, co potrzebujemy do życia i pobożności, znajdziemy w Biblii. No to co teraz? Moje ulubione pytanie. Do niego sprowadzać powinny się wszystkie nasze myśli, które wszystkie nasze refleksje dotyczące Boga i Bożego Słowa. Czego Bóg oczekuje od nas dzisiaj po lekturze tego fragmentu? Bo Bóg jest Bogiem historii i nie tylko wybierze nam dzisiaj prezydenta, znaczy dopuści do tego, że wybierzemy takiego lub innego, ale Bóg zaplanował to nabożeństwo i to kazanie, chwała Mu za to. A więc jakiej transformacji chce od nas na podstawie tej informacji? Rozdział 2, Dziejów Apostolskich 1:13. Ja myślę, że można to podsumować w prostych krokach. Ja lubię proste kroki. Krok pierwszy. Uczniowie czekali na napełnienie mocą Ducha Świętego, by ten kierował ich w dalszej służbie. To wiemy 1:8 z wersetu. Pytanie, pierwsza rzecz, którą musimy sobie zadać, czy jestem uczniem Jezusa? I tu mam takie tak nie. Jeśli nie jestem uczniem Jezusa, czyli nie jestem nawrócony, to zawsze przypominam sobie Ewangelia Marka 16:16, słowa Jezusa, który mówił, kto wierzy we mnie, w Jezusa, i da się ochrzcić, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. Proste rozróżnienie. Albo jesteś zbawiony z całym swoim połamaniem, skręceniem i grzechami. Jesteś zbawiony zasługami Bożego Syna, albo sam mówisz, Boże, potępij mnie i Bóg posłucha ciebie. Wzywam więc, zaufaj Jezusowi jako twojemu Panu i Zbawicielowi. Jeśli zaś na pytanie, czy jesteś uczniem Jezusa, odpowiadasz tak, no to kolejna rzecz wynikająca z tego, stop, zatrzymaj się i pomyśl, czy poddajesz się pod kierownictwo Ducha Świętego, o którym właśnie czytamy w tym fragmencie. Jak to sprawdzić? No, czy twoje życie jest coraz bardziej zgodne z tym, co Bóg zaplanował dla swoich uczniów? To jest takie pytanie. I taka uwaga na boku, chrześcijaństwo to naśladowanie Jezusa, a nie tylko członkostwo w organizacji. I mogę zapewnić, jako człowiek, który bardzo lubi, może nawet więcej niż lubi, organizację pod nazwą Kościół Chrześcijan Baptystów, Wspólnota Radość to już w ogóle, członkostwo w tej organizacji nie zbawia. Tylko Jezus zbawia i przyjęcie Jego ofiary. Wiem, jestem przekonany, że wiele osób w zborach nie podjęło tej decyzji. Nie czuję się przy tym lepszy. Z Bożej łaski ją podjąłem. Dlatego każdy z nas, jak już wie, że tak, ja podjąłem decyzję i jestem zbawiony, to w takim razie, czy moje życie jest coraz bardziej zgodne z tym, co Bóg zaplanował dla mnie, dla swoich uczniów? No to mamy znowu dwie odpowiedzi. Tak albo nie, lub nie wiem. Nie wiem, ale jestem nawrócony. To już jest dobre. Jak nie wiem, ale jestem nawrócony. To napełniaj się Duchem, pisze apostoł Paweł. Jak? Czytaj Biblię, módl się, bądź w bliskiej wspólnocie z wierzącymi. Bo ludzi Bóg stawia na naszej drodze, by nam powiedzieli, gdzie grzeszymy i byśmy mogli podjąć decyzję. Dobra, to ja już nie chcę, to ja chcę tak, jak Bóg chce. I to jest takie kolejne. Czyli napełniaj się Duchem, dowiaduj się, czego Bóg od ciebie chce i podejmuj decyzję odwracania się od tego, czego ty chcesz, a jest niewłaściwe, a czego Bóg chce. No więc jeśli idziesz tą drogą i to, co chcę zdecydowanie powiedzieć, przybić nawet tutaj, jak to czasem przybijam do pulpitu, to, że czujesz się grzesznikiem, to chwała Bogu. Ja również. I jesteśmy tutaj wszyscy złamanymi grzesznikami i z Bożej łaski prowadzonymi przez Ducha Świętego. Albo się temu poddajemy, albo się nie poddajemy. Więc jeśli już wiesz, co należy zrobić, jesteś nawróconą osobą, służ Bogu tak, żeby ludzie rozumieli, że służysz Bogu i chcieli dowiedzieć się o Nim więcej. Bo właśnie to widzimy w tym fragmencie. Kościół, który właśnie powstał w tamtym dniu, on jeszcze nie zaczął działać. Oni po prostu czekali zgodnie z tym, co Jezus im nakazał, żeby Duch ich wyposażył i zaczęli działać. Oni jeszcze nie zdążyli nic zrobić. Zauważcie, kazanie Piotra dopiero jest za kilka tygodni. Tutaj oczywiście według chronologii wydarzeń kazanie Piotra dopiero będzie miało miejsce. Ale ludzie, którzy przyszli, ci religijni Żydzi,
oni już są zdziwieni, dlaczego ci Galilejczycy, oni nie wyglądają na zbyt rozgarniętych, dlaczego oni mówią w tylu językach i wychwalają Boga. My chcemy wiedzieć więcej. Co prawda oczywiście zawsze znajdą się tacy, którzy powiedzą, oni są pijani, oni są głupi. Ale część z tych ludzi, i wiemy, że całkiem spora część, to byli ludzie, którzy mówili, o co w tym chodzi, co mogę zrobić. I nieodmiennie Biblia prowadzi nas do odpowiedzi na te dwa pytania. Czy jestem nawrócony i czy to widać? Powstańmy do modlitwy. Boże Duchu Święty, Ty poprowadziłeś zagubionych uczniów Jezusa. Także wszyscy wokół widzieli to i zadawali pytania o Twoje działanie, bo to było niemożliwe, że oni tak działali. Proszę, Boże Duchu Święty, prowadź nas tak samo do posłuszeństwa Jezusowi, tutaj we wspólnocie Radość, czy gdziekolwiek nas stawiasz. Dla Twojej, Panie, chwały. Amen. Usiądźmy.